do Pienińskiego Parku Narodowego, gdzie powstała moja praca konkursowa. Pieniński Park Narodowy położony jest w Pieninach, w południowej części kraju, w województwie małopolskim, na granicy polsko-słowackiej. Powierzchnia parku wynosi około 2400 hektarów, z czego 750 hektarów jest pod ścisłą ochroną. To właśnie tutaj powstała moja praca konkursowa, której temat brzmi: człowiek i środowisko jako partnerzy wzajemnie z siebie czerpiący i siebie szanujący. Każdego roku na polskich drogach podczas żabich godów dochodzi do masakry. Samochody rozjeżdżają płazy, które tłumnie spieszą do zbiorników wodnych. Jesteśmy teraz na drodze głównej Krościenko Szczawnica, gdzie co roku dochodzi tutaj do żabiej gehenny. Zwierzęta te, aby dotrzeć do miejsca godów, muszą przejść przez tą ruchliwą drogę, która stanowi dla nich barierę trudną do przebycia. Tutaj Pieniński Park Narodowy proponuje wstępnie, aby pod ruchliwą drogą wybudować specjalne przepusty dla żab. Drugim miejscem gehenny jest droga Sromowce-Wyżne-Kąty, Sromowce-Niżne, biegnąca malowniczo wzdłuż Dunajca. Gdzie na tej szosie w okresie godowym ginie najwięcej ropuch szarych, które wolno poruszają się, a przy tym jest ich bardzo dużo. To tutaj pracownicy Pienińskiego Parku Narodowego wiosną zawieszają wzdłuż drogi płotki, które zatrzymują ropuchy szare. Codziennie zbierali je do wiader i bezpiecznie przenosili na drugą stronę jezdni. Akcji przenoszenia żab brała udział młodzież szkolna z Krościenka. Przyczyną ginięcia płazów w Pienińskim Parku Narodowym są nie tylko masowe wędrówki wszystkich osobników dorosłych, lecz przede wszystkim usytuowanie siedlisk rozrodczych w Dolinie Dunajca.
Jak już wspomniałem w swojej pracy, Pieniński Park Narodowy podjął działania mające na celu dalszą ochronę płazów. Zwracam się zatem z pytaniem do przedstawiciela Pieńskiego Parku Narodowego. Jakie są działania i co robi park, aby nie dochodziło co roku do żadnej masakry? Podejmujemy działania w dwóch zasadniczych kierunkach. Jednym z nich to jest ochrona miejsc rozrodu płazów, gdzie zostały wybudowane stawki dla płazów dzięki nakładowi inwestora zapory. I w tym miejscu żaby, czy też w ogóle płazy, bo tam są i kumaki, prawda, i traszki, i ropuchy, i żaba trawna na przykład, mogą się swobodnie rozmnażać. Do tych stawków jest przenoszony skrzek żabi z miejsc w pobliżu położonych. Całe pakiety skrzeku są tam przenoszone. Natomiast drugim zasadniczym działaniem, jakie podejmujemy, to jest po prostu ochrona szlaków migracji, dlatego że przy drogach, przechodząc właśnie przez drogi, migrując do miejsc rozrodu, ginie bardzo dużo płazów. To jest swoista masakra bardzo często. Dlatego właśnie podjęliśmy w takim miejscu, które jest najbardziej newralgicznym miejscem w parku, w Sylowcach Kąta, działania zmierzające do ochrony migrujących tam przede wszystkim ropuchy szarej. I na przestrzeni około pół kilometra jest rozkładana siatka i żaby są przenoszone z jednego miejsca z jednej strony drogi po prostu do Starorzecza Dunajca, gdzie mogą się swobodnie rozmnażać. A czy według Pani ochrona płazów to także ratunek dla Ziemi? Bardzo filozoficzne pytanie, aczkolwiek myślę, że tak, dlatego że człowiek powinien podejmować takie działania, które zmierzają do ochrony gatunków zagrożonych wygnijęciem. Dziękuję Pani za rozmowę. Życzę zrealizowania wszystkich marzeń, które pomogą w dalszej ochronie płazów. Dziękuję również. Zrobiły wrażenie, jako że
Mogę powiedzieć jedno. Z roku na rok to, co Państwo piszecie, czym zajmujecie się, jest bardziej dojrzałe, jest bardziej wyważone, jest bardziej zajmujące się tym, co naprawdę nurtuje młodych ludzi i co ważne dla rozwoju ekonomicznego nie tylko regionu śląskiego, ale całego naszego kraju. Proszę Państwa, z roku na rok Państwa prace, jak powiedziałem, są bardziej dojrzałe i to cieszy, jako że właśnie tego oczekiwaliśmy, mianowicie coraz lepszego podejścia do zagadnień ekologicznych, zagadnień, które wbrew pozorom przez bardzo wiele osób są dosyć płasko traktowane i uważane za zagadnienia, na temat których każdy może się wypowiedzieć i każdy dużo wie na ten temat. To nie jest prawda. To, co Państwo prezentujecie w swoich pracach, świadczy jednak o tym, że część młodych ludzi, część Państwa rzeczywiście z zagadnieniami ekologii, problemami ekologii jest zapoznana i potrafi rozumieć, co bardzo ważne. Jeszcze jedna refleksja nasuwa się po lekturze Państwa. Otóż bardzo taki emocjonalny, głęboki, osobisty stosunek do podejmowanych zagadnień. Uważamy, że właśnie takie podejście Państwa, takie odczytywanie zagadnień i ich analiza daje, czy jest rękojmią tego, że analizy te są bardzo głęboko i bardzo dojrzałe. Dziękujemy Państwu właśnie za takie podejście do swojej pracy. Proszę Państwa, oczywiście nadesłane prace, część z nich ma jakieś tam mankamenty, tego się uszczec nie da. Kto podejmuje pracę, zawsze musi uczyć się z tym, że taki czy inny błąd popełni. Tym nie należy się przejmować i to są rzeczy zupełnie normalne dla ludzi pracujących. Jako jury możemy powiedzieć wszakże jedno, że z roku na rok Państwa postępy są większe. Część z Państwa po raz któryś z kolei bierze udział w naszym konkursie. Część jest zupełnie nowych, rozpoczynających, tak powiem, spinaczkę na górę, która się rywalizacją. Wydaje mi się, że prace Państwa, że współpracę ze swoimi opiekunami prędzej czy później przyniosą zamierzony skutek, a w znacznej części ludzi tym skutkiem, który został osiągnięty, no jest Państwa zaangażowanie. Ja myślę, że na tym spotkaniu, które dzisiaj mieliśmy to przed Państwem, pokażą, czy wskażą Państwu, jak do podobnych zagadnień ludzie z różnych krajów podchodzą, jak można różne zagadnienia interpretować, jak je przedstawiać. Ze swojej strony i ze strony jury chciałem Państwu życzyć wszystkiego najlepszego. Zakres terytorialny pracy obejmuje obszar Pińskiego Parku Narodowego, jednak najbardziej skupiłem się na godowiskach w Kątach i częściowo na trasie Strzawica-Krościenko. Temat mojej pracy jest bardzo szeroki, ale na konkretnym przykładzie chciałem pokazać harmonijne włączenia człowieka w świat przyrody. Starałem się także pokazać, że człowiek i środowisko mogą być dla siebie partnerami, a co więcej, powinni się wzajemnie szanować i wzajemnie z siebie czerpać. Problem żadny jest mi obcy. Na własne oczy widziałem i widzę corocznie ich masakry. Na drodze Krościenko-Strzawica. Tego się nie da opisać. To trzeba po prostu widzieć. Cała ulica pokryta jest resztkami ciał tych obcych zwierzątek. Przepraszam, że tak obrazowo mówię, ale chciałem Państwu uzmysłowić, jaka ilość żab właśnie wtedy przechodziła na drugą stronę. Miejsca swojej głowy. Nie dotarły one wszystkie, ponieważ rozjechały je samochody. Jak wszyscy wiemy, hasło 11. edycji konkursu brzmi Ekorozwój ratunkiem dla Ziemi. Może najpierw przybliżę znaczenie słowa ekorozwój. Według mnie ekorozwój to taki rozwój społeczeństwa, który nie zagraża środowisku naturalnemu. Jest to także, a może przede wszystkim harmonijne włączenia człowieka w świat przyrody, a także praekologiczne działania i próba stworzenia ładu ekologicznego.
Jednym z paleekologicznych działań jest właśnie daleko idąca ochrona płazów. Dla mnie problem ochrony płazów to także ekorozwój, który jest ratunkiem dla tej pięknej ziemi. Jak wiemy, wszystkie gatunki płazów podlegają ochronie prawnej. Cóż z tego, kiedy na całym świecie notuje się spadek ich liczebności? Jest to widoczne zwłaszcza w szeroko uprzemysłowionych krajach Europy. Główną przyczyną ograniczenia liczebności płazów jest ogólnie rzecz biorąc degradacja środowiska naturalnego, w tym przypadku wodnego, przejawiająca się m.in. zanieczyszczeniem wód, głównie zrzutami ścieków komunalno-bytowych, obniżeniem poziomu wód gruntowych. Obok zagrożeń globalnych występują także zagrożenia lokalne, takie jak wzmożony ruch samochodowy powodujący ogromne straty wśród osobników dorosłych, migrujących miejsca odbywania głodów, jak również młodych opuszczających środowisko wodne po metamorfozie. Zasypywanie małych zbiorników wodnych rzek, podmokłych pól, łąk i ich zabijanie. Przystępując do konkursu, wybrałem temat bardzo śliski, a mianowicie gehennę żab w Pienińskim Parku Narodowym. Pokazałem tylko jedno z zagrożeń lokalnych, to jest wzmożony ruch samochodowy na drogach PCN. To właśnie tutaj corocznie dochodzi do bardzo dużej śmiertelności płazów na drogach. Pieniny są najlepiej poznane pod względem faunistycznym regionem przyrodniczym Polski. Duża różnorodność siedlisk przyczynia się do istnienia bardzo dużego bogactwa gatunkowego. Przypuszcza się, że w Pieninach żyje od 13 do 15 tysięcy gatunków zwierząt, czyli połowa znanych z obszaru Polski. Na podstawie listy, jaką prowadzi Pieniński Park Narodowy, jednym z gatunków zagrożonych właśnie parku są płazy. Gdzie najwięcej siedlisk usytuowanych jest w Dolinie Dunajca, w bezpośrednim kontakcie z rzeką. Zwierzęta te, aby dotrzeć do miejsca swoich lodów, muszą przechodzić przez te drogi, które stanowią dla nich barierę trudną do przebycia. Dlatego też Pieniński Park Narodowy przystąpił do akcji ratowania płazów. Na przykład poprzez budowę różnego typu zabezpieczeń, takie jak budowę płotków i przenoszenia żab w wiatrach na drugą stronę ulicy, miejsca, gdzie mogą się swobodnie rozmnażać. Z tego co wiem, Pieniński Park Narodowy jako pierwszy w Polsce przewiduje rozwiązania bardzo nowatorskie, a mianowicie budowę stałego ogrodzenia w samym sercu Pieni oraz budowę różnych tuneli. Jak już wspomniałem, innym globalnym zagrożeniem liczebności płazów jest degradacja środowiska naturalnego. Obecne środowisko ulega coraz większej dewastacji, bardziej lub mniej świadomie niż czym jest systematycznie. Rozwijająca się w szybkim tempie cywilizacja z jednej strony jest dobrodziejstwem dla człowieka, z drugiej jest jego powolną zagładą. Częste awarie elektrowni, fabryk, organizowanie dzikich wysypisk śmieci powodują ogromne zniszczenia w naszym środowisku. Dynamiczny przyrost ludności świata zmusza do zagospodarowania coraz to nowych terenów, które wcześniej dawały schronienie zwierzętom. Człowiek jest gotowy poświęcić naturalne piękno ziemi oraz jej bogactwa. Istnieje tysięcy gatunków roślin i zwierząt, a nawet zdrowie ludzi, wszystko dla zysku materialnego. Śmiem twierdzić, że nie tylko w Pieninach, ale i w całym kraju trwa nieustanna presja na obszary naturalne i zbliżone do naturalnych. Od kiedy ziemią zawadnił człowiek, nasza planeta uległa wielu zmianom. Obecnie wiele terenów jest urbanizowanych. Wiele naturalnych obszarów uległo degradacji. Pogłębia się zniszczenie środowiska naturalnego. W miarę wzrostu ludności na Ziemi narastać będzie presja na zmniejszające się obszary naturalnych siedlisk. Równocześnie niezwykle ważne jest ratowanie przed zagładą poszczególnych gatunków, gdyż usunięcie chociaż jednego ogniwa z łańcucha pokarmowego może doprowadzić do zagłady całego ekosystemu. Ostatnio czytałem, że w USA odnotowano bardzo dużą ilość zdeformowanych płazów, bez nóg, bez oczu. Te zdeformowane płazy stały się wielką wiadomością. Badacze zgodzili się, że nigdy czegoś takiego nie widzieli. Każdy zastanawia się, co może być przyczyną tej deformacji. Wobec czego naukowcy rozpoczęli dochodzenie. Wynikiem tego dochodzenia było stwierdzenie, że jest to wynik obniżania się stanu środowiska. Zdrowie płazów jest blisko związane ze zdrowiem środowiska, ponieważ żyją one na spotkaniu dwóch środowisk, lądu i wody, i mogą z łatwością pochłaniać zanieczyszczenia przez swą cienką skórę. Tak jak górnicy używali kanarków w kopalniach, aby ostrzegały przed trującymi gazami, tak płazy ostrzegają nas przed problemami w naszym środowisku. Wracając do odpowiedzi na moje pytanie, czy ochrona płazów to ratunek dla Ziemi, muszę odpowiedzieć, że po stokroć tak.
płazy są zwierzętami o bardzo dużej wrażliwości na zmiany środowiska. Dlatego trzeba i warto chronić tereny szczególnie zagrożone ludzką cywilizacją. Przecież nasza planeta to jedyne miejsce czarne w bezmierze wszechświata, na którym istnieje życie. Ciągłość życia spoczywa w naszych rękach. Dlatego zróbmy wszystko, aby tę Ziemię ocalić. My młodzi, zróbmy wszystko, aby to hasło tegorocznego konkursu nie pozostało tylko hasłem. Starajmy się je wprowadzić w każdej swojej miejscowości. Niech ta uwaga będzie dla wszystkich pedagogów zachętą, aby na dobry początek wraz z podopiecznymi wiosną zadbali o los miejscowych płazów. Na zakończenie chciałbym... Może na początek taki krótki komentarz. Kolega właściwie poruszył takie dwa problemy. Po pierwsze, to jest ochrona przyrody na terenie parków narodowych. Wydawałoby się, park narodowy jest miejscem, gdzie ta ochrona przyrody jest szczególnie aktywna i właściwie nic do szczęścia nie było potrzebne. Okazuje się, że to nie jest tak, że właśnie parki narodowe borykają się z wieloma problemami związanymi z tym, że na ich terenie, czy w bezpośrednim sąsiedztwie są ludzie. Tutaj przykład spektakularny Tatrzańskiego Parku Narodowego, gdzie ten konflikt narasta, nie wiadomo, czym się skończy, ale to może jest temat do innej dyskusji. Chciałem zwrócić uwagę na płazy, które są tą grupą organizmów, wydaje mi się, że dość dobrze dobranych ze względów takich pokazowych. To znaczy, płazy dość łatwo można zaobserwować ze względu na ich może mniejszą ruchliwość i większą jawność życia, ponieważ w okresie godowym praktycznie one są bezbronne i występują w dosyć dużych ilościach. I ten problem ginięcia dużej liczby płaz, szczególnie żab czy też ropuch zmierzających do miejsc godowych, jest znany i rozwiązywany na różne sposoby, może niezbyt doskonałe. Znamy to tutaj też z przykładu śląskiego, gdzie udało się wyłączyć pewną drogę na terenie parku kultury i wypoczynku w Chorzowie, gdzie płazy przechodzą właśnie w okresie godowym masowo, bardzo masowo, no i tam zadziałała ta forma ochrony w pewien sposób, że wyłączono czasowo drogę z ruchu i komunikacji. Natomiast podejrzewam, że tutaj jest nieco szerszy problem, ponieważ mamy do czynienia z drogami ponad regionalnymi, ponad lokalnymi, gdzie te zjawiska się dzieją. Stąd mam pytanie, czy widzisz jakąś sensowną formę skutecznej ochrony płazów właśnie w tym okresie godowym, w takich ruchliwych miejscach, poza przenoszeniem, budowaniem barier, siatek i przenoszeniem przez wolontariuszy w wiadrach na drugą stronę drogi. Czy ewentualnie rozważałeś jakieś inne pomysły z tym związane? To znaczy, zdania na ten temat są podzielone, bo to przenoszenie płazów na drugą stronę wiadra jest najlepszym ze sposobów, ale o to chodzi, że najmniej opłacalne, bo trzeba opłacić pracowników. Na przykład w tym roku w akcji przenoszenia płazów brała udział młodzież szkolna z Krościenka. No i sobie przenosimy. Na przykład park przewiduje jeszcze wybudowanie przepustów pod drogą, które są bardzo kosztowną inwestycją. A dlaczego? No, przepusty pod drogą mają ten plus, iż te żaby mogą sobie bezpiecznie przejść, ale jeszcze jest ten minus, że one są zagrożone przez swoich wrogów naturalnych. Taki lis sobie podejdzie, on sobie stanie przy tym przepuście, no i ma gotowe pożywienie. A może ochrony przyrody wirtualnej, ale zobaczymy, czym się to wszystko skończy. Dziękuję. Jestem w tej dobrej sytuacji, że od 18 lat jeżdżę do Krościenka na wakacje, że dosyć dobrze znam samą gminę Krościenko. Czasami udaje mi się też dojechać do Szczawnicy, mimo że to małe Krościenko. I tutaj mam takie pytanie dosyć konkretne, ponieważ mówię, że na szczelność płazów populacji ma wpływ poziom
na liczebność płazów populacji ma wpływ poziom wód gruntowych i zanieczyszczenia. Myślę, że ten poziom wód gruntowych jest związany z zaporą czosztyńską. Przynajmniej część źródeł, które są w Kościenku, ma mniej wody w związku z tym, że się obniża ten poziom wód gruntowych i te wody źródlane są coraz na niższym poziomie. Oprócz tego mówię, że jeszcze na tą populację ma wpływ zanieczyszczenia, ponieważ sądzę, że największym zanieczyszczeniem jest jednak ścieki komunalne. Jak uważasz, jak sądzisz, jaki jest stan właśnie ochrony wód takich powierzchniowych właśnie w gminie Kościenka? Chodzi mi o to, czy jest kanalizacja, jak to wygląda, jak wygląda ta ochrona. Obecnie prawie cała gmina Kościenka jest skanalizowana. W tym roku oddano do użytku oczyszczalnie ścieków. Także ścieki są tam gromadzone i oczywiście one nie są puszczane tak naprawdę bezpośrednio do Dunajca. Są tam oczyszczane. Jeszcze chciałem powiedzieć, że miasto Szczawnica ma również oczyszczalnie ścieków, także te ścieki nie płyną sobie ze Szczawnicy do Kościenka i tak dalej. I też są oczyszczane, czyli jest wszystko moim zdaniem w porządku, jeśli chodzi o wodę. Jaka jest efektywność? Efektywność jest taka, że powiem własnego przykładu, jest efekta, że pojawiło się więcej lipienia w Dunajcu. Jeszcze jedno. Chciałam ostatnio w Szczawnicy właśnie to by była dobra inwestycja, gdyby każdy turysta był dobry. Taki turysta, który sobie przejeżdża tam na rowerze i sobie zapali papierosa, wróci tego nie do pałka, no sobie zajmie tam ciasto, wróci papiery. Jeśli turysta będzie w tym celu jakieś robił postępy, tak myślę, że moim zdaniem jest to bardzo dobry sposób wypoczynku rekreacji. No tak, tylko że ten cały kraj to jest zbudowany. No można tak powiedzieć, tamten błąd jest uregulowany w tym miejscu, ale jak sobie pani przejdzie jakieś 1,5 kilometra do góry, to on płynie tak dziko. Nawet występują tam ryby, z czego na przykład 2-3 lata temu nie było tam w ogóle pstrąga. Skanalizowano tamtą ulicę, pojawił się pstrąg i to w bardzo dużej ilości i bardzo taki dorobny. Dziękuję. Jeszcze jedno takie pytanie. No, pan Jan Kubik to jest mój wujek. Dobrze, przekażę. Które same sobie nie mogą pozwolić, to, że one zmigrują, a człowiek w tym miejscu
pingwina. Natomiast ja bym chciała dwa pytania. Jedno. Powiedziałem, że te przepuszczki są niezwykle drogie. Ile to kosztuje, wiesz? No ja pani nie mogę teraz tego powiedzieć, ale od właśnie pracownika parku dowiedziałem się, że to są naprawdę bardzo drogie inwestycje do budowania tego. Ja jeszcze nie wyobrażam sobie, że taka przepuszczka, to jest przecież, nie umiem powiedzieć. Taka przepuszczka, ale powiem tutaj fakt, że gleba właśnie w górach jest bardzo skamieniała, występują dużej ilości skał. To jest porównując, jakby pani chciała sobie przekopać tunel nad morzem, a pilina, która była bardzo inaczej, ale może sobie pani użyć łopatkę i przekopać bez problemu. Wszystko zgadza, tylko sprawa jest tego, że nie wszędzie jest aż tak twardy i że można było od czasu do czasu zdobyć. Ale w tych miejscach, gdzie nie można, mogą być te bariery, które można zrobić. Akurat. Bezpieczeństwo kierowców też jest ważne i można by się dogadać jeszcze z kimś, kto jest odpowiedzialny za drogi. A zatem tu mi na przykład takiej sugestii zabrakło, że można byłoby na to zwrócić uwagę, bo jeśli sam jeden człowiek nie zdziała, to muszą działać w tym momencie, wydaje mi się, kilka sił. I Park Narodowy powinien szukać za taką cenę ludzi, którzy są, bo nasze państwo nie jest zbyt szkole, żeby inwestować duże pieniądze w coś, co się nazywa Park Narodowy. To o tym wszyscy wiemy. Natomiast gdyby szukać sponsorów, właśnie właścicieli dróg i tak dalej, no to myślę, że byłoby jedna. I druga, no bardzo mi się podobały te piękne krajobrazy, ale naprawdę ta jedna rupucha zielona na końcu to mnie nie satysfakcjonowała, bo trzeba zobaczyć wiedzieć. Niekoniecznie, że drastyczny przykład kierowanie ściany. Nie, ja uważam, że niekoniecznie, ale pokazany troszeczkę myślę, że ta ropucha na końcu to nie była ropucha, tylko to był kumar dalekowschodni. A jeśli chodzi o drogi, no to przy drogach są stawiane znaki uwaga żaba. Tak jest, taki znak z wizerunkiem żaby. Nie można właśnie w tym miejscu, jeśli chodzi o Wysoką Kętę, wybudować tych przepustów pod drogą, bo droga jest wybuta w skalę, że tak powiem. To jest niemożliwe, aby można było wywiertać pod tą drogą i przepuścić te płazy. Czyli tam jedynie taki ma odcinku 800 metrów, jest możliwa tylko ochrona płazu poprzez stawianie tych płotków i systematyczne przenoszenie. Dziękuję. Ja mam pytanie jeszcze, jaka jest stawka za przenoszenie płac? Znaczy, bo pan mówi, że każdy dnia przenosi młodzież, jeżeli nie ma, znaczy nie, to jaka jest stawka? Powiedział pan, że płacą, prawda? No to trzeba być pracownikiem Chińskiego Parku, chyba że jako młodzież, to musi się na tym razie zatrzymywać. To dostaniesz kiełbasę i sobie usmażysz na wózku. Tak było w zeszłym roku. Ale co mam pytanie? To mówił pan, że ochrona płazu to jest powinno każdego z nas w naszym mieście. No ja mieszkam w mieście w Częstochowie i u nas też są płazy, występują, nie zimność, tak? Ale to jest trasa A4. No i jak tutaj zrobić? Tak są trzy pasmówka jest i ani przejścia nie ma. No jak to jest? Jest trasa, której jest drogę samochody. Co, policja ma zamknąć drogę i co, a jak ludzie proszą zamknąć, to nie mogą, nie ulegają do wypadku, nie zadają się wypadku. No akurat na tym drodze nie, bo ten każdy jak przechodzi do żaby, to chyba odpowiada swoje bezpieczeństwo, dostaje kamizelkę pomarańczową, nie taki jakiś kolej widoczny, nie? A jeśli chodzi o tą autostradę, no to nie wiem, myślę, że byłoby dobre wybudowanie jakichś przepustów, nie wiem, czy przepustów pod drogą, ale na pewno występuje mniej tych płazów do autostrady A4 niż w Pieninach, nie? No ale jakby mogło takie coś być, no to na pewno można by się było z kimś dogadać, coś na ten temat porozmawiać. Ja sobie pojechałem do wsi Stromowce, Stromowce Niszne,
pojechałem do tej wsi i napotkałem po prostu kilka osób, tak, które sobie przychodziły po drogi i się pytałem, co się tu dzieje podczas wiosny, podczas wieczorem, podczas deszczu na wiosnę. No i oni mi powiedzieli, że wychodząc z domu, idąc na ulicę, widzą też te żaby, które sobie, no w sumie nie żaby, tylko ich części. No jest to zauważalne no, w dużym stopniu. Ja też wychodzę i rozmawiam z różnymi ludźmi i naprawdę są otwarci. No właśnie, bo góra są zawsze otwarci. Dziewczyn, które nie chce iść na sesję. Nic, nagrywam was na... Hej, mamusia dzwoniła do mnie. Jesteś mówiła, że jesteś fotogeniczna. No. Pokaż się. Nie. Maria? Nie odwrócę. Musisz jej zrobić zaskoczenia. Tak. Wystarczy. No. A, już się mara. Co to za woda? Gdzie to tak się lało? Czy to taka powódź była? Może dziwniej niż ty. Ja to chyba nigdy nie wiem. To jest w 97 roku. No. Masz takie zdjęcia, co się aż przelewa przez te progi? No ja tam byłam na tej powodzie. Ja też byłem tam, tylko że... I sobie dostałam. Ja byłem dopiero wtedy, jak już była mniejsza, bo ja wtedy byłem nad morzem. To zdjęcie było w mojej pracy, to było w mojej pracy też. Ten motylek też był chyba. No, ja nie, ja idę na ten. Warsztaty, bo jak warsztaty są nudne, to zawsze można z nich wyjść, a z wycieczki już nie widzisz. Biega. Czyli nie tym swoim. Bykiem. Baranem. Wyglądam na głupka. No, żartuję. No. Nie jestem. No. Ani głupkiem, ani baranem. Więc puszczam.
Wyobraźmy sobie dwa pasma skał wyniosłych, dziwnie poszarpanych miejscami strojnych. Tak, iż wybór tych państwa, którzy prezentowali swoje prace, był pomimo różnych możliwości użytkowania, mimo wszystko trafny. Proszę Państwa, dostarczyliście nam Państwo wczoraj szalenie dużo przyjemności z wysłuchiwania Waszych referatów. Muszę z całą powagą powiedzieć, iż na różnego typu zajęciach, na egzaminach końcowych równie głęboką wiedzę i umiejętność jej przekazania posiadać. Jesteśmy naprawdę pełni uznania dla Państwa wysłuchania. Proszę Państwa, to co uderzyło nas wszystkich, to wielka wrażliwość Państwa na to, co wokół nas się dzieje. I tego jesteśmy najbardziej zadowoleni. Jest rzeczą zrozumiałą, iż życie spłaszcza niektóre rzeczy, powoduje to, iż czarne robi się szare, a i białe podobnie do czarnego robi szare. Ale aby do tego spłaszczenia niektórych poglądów, postaw mogło dojść, muszą być jednak na początku bardzo jasne spojrzenia na rzeczywistość. Nie, serio idzie. Mateusz ma znowu kłopot.
No, Piotrek jest laureatem również poprzedniej dziesiątej jubileuszowej edycji. Niektórzy z Państwa pamiętają. No. Tak, proszę przekazać. I rower później. Trzeba jeszcze zdążyć kupić bilet na rower. Małgorzata Lapeła z Zielonej Góry zajęła drugie miejsce. Zapraszamy do fajny rower. Ale są takie nagrody za drugie miejsce, nie? Sądzisz? Jakiś tor? Gratulacje. Gratuluję. Miałam taką małą uwagę i prośbę zarazem. Proszę o jeszcze podpisanie się na liście do przeodbioru nagród. Parę osób zapomniało, także może po uroczystościach już.
Proszę podnieść na to miejsce, dobrze? Serdecznie gratuluję wszystkim, którzy zdobyli nagrody. Wszystkim, którzy dotarli do nas już po raz kolejny. Myślę, że spotkamy się w 12 edycji, którą planujemy w następnym roku. Niestety ci, którzy już po raz drugi zostali laureatami naszego konkursu, no niestety nie będą już mogli uczestniczyć. Mam tu na myśli właśnie Basię i Mateusza, także trochę trzeba się rozstawać, bo Łukasz, brat Mateusza, też był nasz laureatem już parokrotnie. Ale myślę, że jeszcze w jakimś tam okolicznościach się spotkamy. Także bardzo serdecznie dziękuję, zapraszam wszystkich do następnej, 12 edycji, tak jak powiedziałam. Przewodniczący jury zgodził się być również pan profesor Herczek, także bardzo dziękuję mu tutaj wobec wszystkich. Panu dyrektorowi za wszystko, co działo się właśnie wokół tej naszej 11 edycji, za wszystkie chwile razem spędzone, czasem może trudne, ale takie właściwie również budujące, za wszystkie miłe słowa, za no, słowa takiej duchy i po prostu optymizmu. Dziękuję bardzo. Państwu, że ja bardzo serdecznie podziękuję organizatorkom kolejnej edycji konkursu. Wspaniałe nauczycielki, opiekunki, pracowni biologicznej Centrum Edukacji Ekologicznej, dziewczyny, którym się chce ten konkurs organizować. I myślę, że robią to z dużą satysfakcją, patrząc, jak co roku tyle osób przyjeżdża autentycznie z tego kraju. Jestem głęboko przekonany, że ten konkurs tyle znaczy, jego poziom merytoryczny. Jest dla was okazją, aby no, poznać poglądy kolegów i problemy, których do tej pory nie poznaliście, a autoprezentacja wasza na tym konkursie to oczywiście jest już poezja, stopnią balowana technika audiowizualnych i wchodzenia w obszary, które nie do pomyślenia, że były kilka lat temu, to dla nas wszystkich jest wielka, wielka satysfakcja. Dziękuję za tak powszechny udział w konkursie, za opiekę, za no, gratuluję oczywiście wielokrotnie. Mamy nadzieję, że to się przerzucą na inne konkursy, które tutaj nie mogą i dalej będą zdobywać. Dziękuję, do zobaczenia na naszym konkursie. Oczywiście dziękuję szefowi Uniwersytetowi Śląskiemu, który patronuje i współorganizuje udział profesorów kadry profesorskiej Uniwersytetu. Podnosi rangę tego konkursu, a dla nas jest najwyższym na wyższą uczelnię poprzez kontakt z państwem. Dziękuję uprzejmie. Mateusz? To co? Myślę, że tu masz rower jak ten. To co z tymi rowerami? Będziemy brać. Wziąć normalny do autobusu. Co jeszcze masz? Co ci wziąć? A oprócz rowera masz coś jeszcze? Jak? A to nie uniecie profesor Kafego. To wyprowadzaj go do góry.
Dobra, czekajcie, tylko co pan?